Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farage'a, kampania Krasnoludy Eretluin. I cóż, przez moje błędy, przez moje duże błędy, znaczy właściwie przez to, że nie pomyślałam, że tutaj Sterlingowe ominą pozycję Beoringów, no to wyszło do tego, że mam obrażenie Framsburga i ja właściwie nie mam czym się bronić. A bronię się tutaj z garstką nieprzeszkolonego wojska. A jejku, oni mają rydwany. Mają rydwany, mają ciężką jazdę oczywiście. Dwie ciężkie jazdy. Wiecie co, nie wiem czy damy radę to obronić, aczkolwiek. Cóż, jako że gram krasnoludami, to nie poddamy się tak, więc do boju. Baruk Kazad. Okej. I ogólnie widzę, że... Wow! Wow, naprawdę nice! Bardzo fajnie zrobiono są twierdze krasnoludzkie poza obszarem górskim. Nie no, świetnie. Okej, okay. Podoba mi się. I... Kurde, w sumie po raz kolejny. Moderzy na grze sprzed... ilu? 11 lat? Robią coś lepiej niż obecne Creative Assembly. Mające budżet i... powiedzmy pełną swobodę działania. A nie no, świetnie mi się podoba. Zastanawiam się, gdzie się bronić, bo mogę się bronić na murze tym tutaj. Aczkolwiek nie wiem, czy ja bym się chciała tutaj bronić. Na razie bym cofnęła wszystko. Lag dziwny. Dobra, nieważne. Dobra, zacznę od posegregowania wojska, którego mam niewiele. Niestety. Oni będą chyba atakować przez bramę. I mogłabym tam halabardy rzucić. Pali do rozstawienia żadna moja noska nie ma. Niestety. A pale, jak już chyba Lenin zauważył, świetnie by podziałały na rydwany. No niestety tego nie mam. To dupa. No za to pełno przetrzebionych oddziałów. I Beoringów. Beoringowie zawsze coś. Pytanie, gdzie się lepiej bronić? Czy tutaj w wejściu, czy dalej? W sumie przy wejściu, jak się będę broniła, to mogę na przykład tu. Rozstawić łuczników i oni ładnie będą szyć tutaj strzałami. Tak więc to jest zawsze coś. Tutaj was. Was. Halabardy. O, tak rozstawię ten oddział tu. Tutaj trochę mniejszy. Taki będę, powiedzmy, tą stronę wpuszczała. A, tutaj może... Dobra, gdzieś tutaj rozstawię potem tarczowników, znaczy włóczników właściwie. Tutaj więcej włóczni. Na szczęście tych toporników mam prawie pełnych, świetnie. To was tutaj. Tu. Tu. Tutaj. O, wy też tutaj. Nar, narze. Konica z tyłu, konica, zobaczymy co z nią zrobię, zastanowię się jeszcze. Jeszcze te małe łodzie mi ze sobą, niech z tyłu będzie tutaj. No dobra. No to tyle właściwie chyba do boju. Nie wiem czy uda mi się to wybronić, aczkolwiek zrobię wszystko by się udało mi to, tak więc... Wy tutaj teraz. Bo oczywiście postawa obronna, poproszę was. Wy też i tutaj. Wy tu. I tu. Też postawa obronna. Oddział krasnoludzki jeden tu. Drugi tu. Reynera poproszę. A prawdopodobnie ten oddział pójdzie na mury, bo oni tam mają wieże, aczkolwiek nie wiem czy będą chcieli ich użyć. A nie da ich się użyć chyba.
Wydaje mi się, że przez te wypustki tutaj oni nie mogą użyć, wiesz. W sumie? Tak, wiesz, nie mogą użyć, bo zostawili. Drabiny trzymają, ale nie, czy się nie zblokowali po prostu. Dobra, okej. Okay. Czyli muszą uderzyć bramą. Okej, ta twierdza jeszcze bardziej mi się podoba. Tutaj taką ochronę, że nie można postawić wieży pod całą ten, pod sam mur. Chyba. Myślę, że to przez to oni mogą. Ciekawe, czy będą mogli drabin użyć, to się zobaczy zaraz. Jak podejdą. Rydwany mi bolą, one po prostu przejadą po mnie. A, wy też postawa obronna. O, szyć w Rydwany. Stanowczo. Zabić to zanim wjedzie tak naprawdę. Gdzie mamy taran? A, taran zapomnieli wziąć. A fuck? Nie. Dobra. Zobaczymy, o co mi idzie. Jak się zbagują i ja będę musiała wczytywać grę tak naprawdę, ponieważ nie ustawiłem mi tu bitwę oczywiście, jak to ja. W sumie jak się pozbędę tych rydwanów, to ja mogę do nich wyjść. Okej. Okay. Idzie śmiesznie. O, dobra, wzięli taran. Ale okej, okay, świetnie. Przez to, że oni się zbagowali, to ja może ugram tą bitwę, bo te rydwany by mnie pociechały. A tak, to jest jakaś szansa na to. Okej. Moment. Oni jeszcze sobie wchodzą. The walls are no longer ours. The enemy have taken them. Okej, ta bitwa zaczyna wygląda dziwnie, bo oni tam idą nie wiadomo gdzie. Okej. Okay. To spokojnie sobie odpiszę na SMS-a wyjątkowo. Dobra, sorki, ale po prostu chciałem odpisać. No dobra, czyli komputer się zbugował, dzięki temu wygram bitwę, tak? W skrócie to, co się dzieje. Zdarza się. No to będzie długa i smutna bitwa w sumie.
W sumie wysyłają te pojedyncze oddziały, tylko że wchodzą na tych. Na moją brązową straż, więc niewiele im zrobią. No ale okej. Nawet jak będą robić ulu, gra mi się zacina. Nie powiem... Nie wiem, chyba uznali, że chcą mi dać fory jakieś tej wojny, coś? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak to przyjąć w tym momencie, to co oni zrobili właściwie. Ale patrzcie, w jaki ładny rzodku się ustawiają i też w zasięgu moich tych. Moich wież. Dobra, stracili już 23% wojska swojego. Idzie im dobrze. Dowódca tej armii jest debilem. Narze, twój przeciwnik jest idiotą. Jak się z tym czujesz? Nie wiem. Opowiedz mi o swoich odczuciach odnośnie życia i tak dalej. Nie wiesz co powiedzieć, rozumiem. Dobra, ja też nie. Takie... Nie no, ale serio, Sterlingowie, ja tu spodziewałem się sławnej ostatniej walki, czyli smutnej ostatniej walki z zakończeniem śmiercią i cierpieniem, a wy co? Szczerze, zawiedliście mnie. W tym momencie czuję się zawiedziona. Znowu próbujecie coś zrobić z drabinami. The fuck? To jest najsmutniejsza bitwa, jaką widziałam. Znaczy, nie, w sumie w botecie miałam podobną. Gdzie się podobnie zbugowało wszystko. Będę tak wysłać pojedynczy oddział. Ciągle. No dobra. Ja im sobie nie bronię. Czekać. Wiecie co? Jako, że no, nie ustawiałem czasu bitwy, to ja po prostu chyba teraz wytnę to czekanie całe. Bo oni będą po jednym oddziale wysyłać. Albo wrócę do nas, jak oni się rzucą serio na mnie. Albo coś. W każdym razie, cóż, widzimy się za chwilę, jak oni po prostu, nie wiem, wybiją się albo zrobią coś konkretnego. Tak więc, kapitanie Rukar, oświadczam, że jesteś idiotą. Znaczy, byłeś. Never mind. Kontynuujmy. To tak, ogólnie
Nie wiem, jak skomentować tę bitwę. Ale okej, wybroniłam się, nie straciłam przynajmniej armii krasoludów i nara, tak więc jest dobrze. Nie skomentuję tego. Execute? O, hej, kolejni. Tylko, że wy się spóźniliście i jeszcze mnie atakujecie na moście i to będzie cały odcinek bitew. Jeszcze powiecie, że w tym samym odcinku zaatakują na Haldane'a. Nie macie rydwanów. Macie mało rydwanów. Okej. Okay. Dobra. Będą dwie bitwy w jednym odcinku. Why not? Do boju. Może ta będzie ciekawsza. A, rozpocznij rozstawianie. Dobra i... No to... Kurczę, ogólnie dostałem propozycję, bym broniła się na samym moście. W sumie spróbujemy tak raz. Może się, może coś z tego wyjdzie w miarę konkretnego. Moje łuki gdzieś niech tutaj będą stały. Nie uciekać, ogniste strzały. Tak, dalej. Wsparcie włóczni będzie. Druga linia. Nogrodzkie miecze. Ci. Dobra. Tak się bronimy. I zaczynam bitwę. Wejdźcie po prostu na most. Do oddziału od razu. O, wy w luźnej formacji, tak w sumie dla bezpieczeństwa bardziej, bo nie wiadomo co ich łucznikom strzeli do głowy. Na przykład nie mogę zacząć strzelać nagle. Nawet zaczęli. O, i pierwszy oddział krasnoludów z tarczami, niech od razu tu wejdzie. Gdzieś tu. Zobaczymy, jak wyjdzie taka obrona na tym. Na moście. No i trochę nie chcą za bardzo się uformować. Mam, bo idą ciągle. Stop. Stać, masz się sformować tą. O, dobra, but. Dokładnie to mieliście zrobić, pięknie. Jak się cofają śmiesznie. Wy też stać. Wyszedł gdzieś tutaj. Ich od razu puszczę do walki, bo czemu nie? Idźcie ich posiekać. Macie fajne, duże topory. Powinniście się świetnie bawić. Wy to będzie za bardzo się pcha do przodu. Wy też uderzcie tutaj. I dodatkowo oddział tarcz. Pięknie strzelałem tutaj. Moi uczniowie jakoś dobrze nie są, ale w takim miejscu się w miarę sprawdzają. Muszę się cofnąć, cofnąć się. Zaczęli się tracić ludzi. Szybko, cofnąć się. Już nie wiem, czy się z tego cofacie. Dobra, straciłem oddział. Brawo, Tamera.
Widzę fruwających Sterlingów. What? Okej. A wy się musicie wycofać, bo wy zaczęliście ginąć. Trzeci oddział ślemy. Ajejku, ajejku. Wiecie co, z trzecim oddziałem się wstrzymam. Posiadam grodzkie miecze. Do boju. Boję się, że tych strasy, bo oni kurde przebili się nie wiadomo dokąd. Mordują. Tutaj na tych uderzać. Wy też. Czy wam nie kazałam wziąć tego? Aj, to tak, ogólnie pisaliście mi coraz bardziej, że katapulty zaczęło używać. Widzę, że chyba bez nich nie wygram wojny niestety. Znaczy ja nie lubię stosować artylerii, bo artylerię mi ogólnie nie lubi zazwyczaj, więc wiecie. Nie przepadam za nią. O nie, jadą rydwany. Aaa. Dobra, w takim razie ja już czuję, że potrzebuję kolejnego działu od razu. A strzelać w rydwany. Shit, dobra. Idziecie wy. To, że was wykorzystuję, to znaczy, że jest w sumie źle. Atakować? Dobra. Trzeci oddział. Wieju, co oni robią? Co oni robią z rogiem? Okej, okay, jak stratę byłem. No teraz on znacznie więcej ode mnie na pewno. Okej.
Okej, ci właśnie zaczęli wymiatać. W porządku. Napierdol. W sumie dobra, wy się wycofać. I wy też. Za to na Grodzkie jeszcze kolejne wezmę. Dobra. Dobrze sobie oni poradzili. Napierać. Wszyscy, którzy tu są w sumie. Jeju. A te widoki zawsze... Ech. Znowu latają! Już są zdesperowani, bo łuczników się do boju. Tak się zastanawiam, ktoś w chwili obecnej broni tutaj. Bo chyba nie moje wojsko. No ty strzelać. Dobra, wejdźcie tu. 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 Ej, ej. O, generał poległ. Okej. Szkoda, że sami kapitanowie umierają. Ojej, to będę uciekać. A, wycofują się z bitwy, przegrali. Więc wycofują strzelców. No cóż. Podoba mi się, że komputer wykonuje takie ruchy. Jak teraz właśnie, że no w sumie nie ma już czym walczyć, bo tylko strzelcy mu zostali, a to wycofuje się, żeby uratować to, co się dało. Znaczy, żeby uratować, co się da. No, ucieknijcie poza mapę. Dziękuję. No, sporo jednak straciłam. Execute!
No to teraz trzeba rozbić kolejne armię jeszcze, wroga. O, i będę musiał zacząć wyrobować te katapulty też. No, wrogi upozupione, świetnie. Dobra. No to co? Robimy to, niech będzie. Macie, proszę. A to dlatego, że chyba... Znaczy, kurde, jakbym miał większe zaplecze. Dużo większe. I byłabym... I wojna nie byłaby skupiona w sumie tylko tutaj. Może jakoś... Bym wtedy dała nam na takich armiach. Ale tak to... ten... Nie wyrobię. Po prostu. Dobra, no cóż, Tasza będzie rozgromić tę armię na pewno. Witą też od razu. Tutaj dalej się bronić, tym co mam. Tutaj Grain pokona Mughalku. I tutaj tego kapitana, który oblega to. Czy wy macie tu coś konkretnego? Nie, dobrze. Czy ty tu coś masz konkretnego? Nie do końca wiem, masz... masz jakichś orków. Znaczy, coś tu wygląda jak orkowie. Wy macie dwie jednostki rydwanów. Okej? Okej, to ja może wymienię obrońców na tych, a ci pójdą się przeszkolić. W sumie to nie głupi pomysł. A to jeszcze zobaczymy. Dobra, póki co, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się nie wam się podobał. Chyba wyszedł trochę przydługi, ale nevermind. W sumie nie wiem, jaki wyszedł przez to, że będę musiał go montować. Dobra, w każdym razie dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach z Farage'a. Popatki!